Siemanko, taki krótki vlogasek z garażu. Odnośnie CRF-y Enduro Opa były duże problemy. Moja rozgrzebana, znowu burdel w garażu. No ale za dużo trochę tego. Szwagier kombinuje z gaźnikiem w 400. Dysze, no na tym wydeszku, co ostatnio filmik widzieliście, ten akrab. Jak się wyciągnie całkiem go na przelot zrobi, to gdzieś tak nie chodzi jak trzeba, nie? Czy co to się dzieje? Biała świeca się robi, a to jest niedobrze. Za mało paliwka i no już trzeci raz kombinujemy inne dysze. Także przekłada tu i działa, walczy dzielnie. Mamy nadzieję, że teraz tak jest, jak lew. Dobrze by było, żeby już teraz zagadało. Jak nie, to będzie trzeba wrócić do standardu chyba i tego DB Killera włożyć jednego, nie? 450 bez zmian. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło z CRF-ą Enduro Opa? No więc tak, złożyliśmy silnik, nagrywałem składanie silnika, ale nie będę tego dodawał, bo trochę tam problemów było małych. No i jak wiecie, jak niektórzy oglądali, przywiózł mi ją, już nie chciała odpalić. Był problem, no było mówione, że przywozi mi ją tylko, żeby górę zrobić. Jeszcze ją u siebie odpalał, tu przywiózł, chciałem olej spuścić, zagrzać ją i nie chciała zapalić. To już mówiłem. No i co, zaczęły się kombinacje, schody. Dzisiaj też od rana grzebie, już pół dnia. Wpadłem na taki pomysł, jak widzicie. Wtrysk jest ten sam. TPS jest ten sam. Jedynie chyba tam ten kondensator był inny. Pierw kombinowałem, mierzyłem. Nawet zakupiłem taką specjalną wiązkę. Nie wiązkę, tylko taki adapter. Lobomoto specjalny. Oni mieli tam poradniczek, jak TPS-a ustawić. Wpinamy się pomiędzy TPS-a a wiązkę. Mamy trzy tak jakby piny i możemy sobie tu mierzyć ten, jak on się otwiera, tamte omy, czy jak to tam z serwisówką sobie porównać. Fajna rzecz. No, sprawdziłem i wydaje mi się, że było to samo. Trochę źle się wpiąłem na początku, ale wydaje mi się, że było to samo u mnie, co u Enduro Opa. Więc no TPS raczej odpada. Już nie miałem pomysłów. Kondensator też sprawdziłem. Jest fajny sposób. Tak, jest fajny sposób na sprawdzenie kondensatorka. Dajemy akumulator. Tylko musimy wiedzieć, który jest plus. I tak jakby stałe zasilanie mu dajemy. Wtedy pompka rusza, pompuje cały czas. Możemy spróbować odpalić. Ale też ten zabieg się nie udał. Nawet pompkę tu już wykręciłem. Muszę o-ring kupić, bo jest przerwany. Też ją chciałem sprawdzić. Ale tak jak mówię, to sprawdziłem i wszystko działało. No i już pomysłów nie było żadnych. Więc poszedł wtrysk. No tutaj mam. To jest wtrysk Enduro Opa. Nie chciał zapalić na nim. Nie wiem dlaczego. Ale no nie działało to tak jak trzeba. W ogóle nie gadała maszyna. Tak jakby załapała na sekundę i gasła. Taki był problem, jak mi ją przywiózł. I taki po remoncie został ten problem. Także wtrysk Opy jest tu. Mój wtrysk jest tu. Wydech, tylko tak założone czujniki do airboxa. Jak widzicie, wszystko wisi. Przewody tylko dla celów testowych. Kupa grzebania. Ale teraz zobaczymy sobie kolejne odpalenie, bo odpaliłem go tak na 2 sekundy i zgasiłem. Także jeszcze jedna próba. Jeśli to będzie to, to wyślę go chyba. I niech ktoś to ogarnie, kto się na tym zna. Ale fajnie, że się udało. No zaraz zobaczymy. Dobra, kamerka na łeb. No, Artur, jedziemy. Sanko. Tylko tak na chwilę, bo tak jak mówię, ani filterka powietrza nie ma, żeby tu nic nie wpadło. Zaciągnie jaki kamień. Ale no. Dobra. Sanko, uwaga. Teraz nie zapali. O kurno. Przykręcony, tuczę, bo cylindr się tam czy po czymś. Bo on ją czyścił, nie? To pewnie jeszcze nasączona jakimiś specyfikami. Kurna, ale się kopci z niego.
z tej rury. Opa ją wyczyścił. Wygląda. Szwagier pojechał się kładziszem przejechać, zobaczyć jak tam te dyszki. Teraz fajnie obroty trzyma. I jeszcze tak wam powiem, może tak jak mówię, to sobie wtrysk pójdzie do sprawdzenia. To mogę złożyć do kupy wszystko, bo jest wszystko tak rozgrzebane tu, że no głowa mała. Także sobie trochę ogarnę. Z tym wtryskiem, no nie wiem, trzeba by to było jakąś myjkę czy coś i niech to ktoś, kto ogarnia takie tematy, sprawdzi. No i to sobie będziemy powoli składać. Jeszcze do sprzęgła zajrzę, bo ciężko bardzo chodzi. Też chyba mówiłem na początku, jak przywoził ją. Normalnie parę razy się wciśnie i łapa odpada. Także będę chciał to zrobić. Mam nadzieję, że się uda. No enduro opa niestety będzie musiał trochę poczekać na maszynę. Ale ma KTM-a teraz nowego, to mu się nie śpieszy. Tu będzie projekcik robił. Sporo nowych rzeczy wpada. Jak tylko zacznie odpalać, także głównie z tego powodu czeka, ale no musi trochę poczekać. Teraz może jeździć KTM-em SXF 450, także kurwa, kolejnego róbcia kupił, zaś będzie mi tu przywoził już. Teraz czasu nie ma, a zaraz będzie chciał tam, żeby mu coś zrobić pewno. Ocie panie. No więc dobra, ja sobie tu ogarniam i w tym odcinku to wszystko. Widzimy się może na wypadzie, może na jakiejś robótce. Cerefom na razie nie jeżdżę rzeczą swoją, też mam parę rzeczy do zrobienia, ale jak widzicie czasu nie ma. Koło jeszcze tu leży do wycentrowania i szprychy nowe z jakiegoś Hinola. Więc no, jest co robić, a tylko na sobotę jestem. Nie tracę czasu, działam dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.